Razem z Darkiem przed naszymi Eucharystiami w tym roku chcemy spróbować Was w bardzo krótkim czasie rzucić w głęboką wodę. Chcemy spróbować pogłębić temat Eucharystii i lepiej ją przeżywać. Tyle tytułem wstępu. Chcę zacząć dzisiaj od kwestii tego, że tak patrząc nawet na mój dzień, ostatnie 13 godzin było bardzo intensywnych, działo się bardzo wiele, więc nic dziwnego, że nasz mózg wariuje i przychodząc na Eucharystię jest nam się ciężko skupić, bo mamy za sobą wiele wydarzeń, niesiemy sobą wiele emocji, dlatego ważna jest na samym początku moja intencja. Intencja, jak to mądrzy napisali, to jest pobudzenie woli do tego, aby wejść w ten święty czas. A teraz tak łopatologicznie. Po pierwsze, pomimo tego, że może nie umie się skupić, że jestem zmęczony, śpiący, albo jestem na coś zły, przychodząc, żebym powiedział Bogu, chcę tu być, i otwieram przed Tobą moje serce z całym bagażem doświadczeń, z którym tu dzisiaj przychodzę. Po drugie, żeby sobie w chwili ciszy uświadomić, po co ja tu dzisiaj przyszedłem. Żeby wypowiedzieć przed Panem, jakie jest pragnienie mojego serca. Po trzecie, chcemy Panu zawierzyć ten czas. Panie, przychodzę tu do Ciebie, chcę się wstawiać, chcę Cię uwielbiać, chcę po prostu być, nie mam oczekiwań. To wszystko ma nam pomóc nastawić się na to bycie i odbieranie obecności Pana. Pomimo tego, że będzie się może ciężko skupić, pomimo tego, że będzie zmęczenie. Wracam do starych, sprawdzonych metod. Mnie kiedyś spowiednik powiedział bardzo prosto. Nie umiesz się skupić, trwa to zbyt długo, zacznij od prostych trzech elementów. Wyślij się na maksimum w rzeczywistość przychodzenia Pana, w najważniejszym momencie słowa, czyli kiedy jest Ewangelia. Wtedy, kiedy Pan wstępuje na ziemię, czyli podczas przeistoczenia, wtedy, kiedy Pan z tego ołtarza schodzi do Twojego serca, czyli komunia święta. Jak będziesz w stanie się skupić na tych trzech momentach i spotkać z Panem, to pomyśl, żeby rozszerzyć to na kolejne elementy. Najpierw spróbuj te trzy. Niech więc ten moment, zanim ze służbą liturgiczną tu wejdziemy, dzisiaj tak poproszę jeszcze zespół na taką chwilkę jeszcze ciszy, zanim wystartujemy. Wzbudźcie intencje. Otwórzcie wasze serca na Pana, który przychodzi.